Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol i hydrochlor się chłania. Musiałem od razu przetestować paski testowe 6 w 1 JBL-a, które kupiłem. No i wszystko wyszło perfekcyjnie, wiecie. Tylko wpuszczać ryby. Taki żart. No słuchajcie, woda po 2 dniach w zbiorniku według testów jest idealna. No, wiadomo, że testy są niedokładne. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, no kto by wpadł na pomysł, znaczy nie, no są tacy ludzie, którzy wpadają na pomysł po wpuszczenia od razu po zalaniu do akwarium ryb. Ale to jest tak, pierwsza rzecz. Wszystko, co jest w środku, to było podłoże było opłukane, gotowane i tak dalej, i tak dalej. Oprócz oczywiście ziemi, która jest na dnie i keramzytu. No, rośliny oczywiście też nie gotowałem. Co jeszcze? No, filtry są stare. Znaczy, jeden filtr jest stary. On oczywiście jest bez bakterii. I ten nowy też był bez bakterii, ale wszędzie dałem dużą, całą buteleczkę bakterii zużyłem. I trochę na podłoże i na filtry do środka. No i co? I całe wiaderko poszło wody z mojego starego akwarium do tego. Nie wiem, czy to się wszystko przyczyniło do tego, jak, że te testy tak dobrze wyszły, czy nie. No w każdym razie ja na razie nie zamierzam wpuszczać ryb. Myślę, że minimum to 2 albo 3 tygodnie. Nie wiem, ile wytrzyma, może miesiąc nawet, zobaczymy. No na razie to akwarium musi się ustabilizować, roślinki sobie zaczną rosnąć. Pięknie włos mojej żony w środku w akwarium, nie wiem skąd on się tam znalazł, cudownie. Już zauważyłem, że szyba jest trochę porysowana, no przednia, muszę ją jeszcze dokładnie doczyścić. Zobaczymy, jak to wygląda. No i w poniedziałek, czy tam wtorek bodajże, przyjeżdża mój teściu i spróbujemy to akwarium wreszcie wypoziomować jakoś normalnie. Wypompuję połowę wody i ten, i pod nośnikiem samochodowym może, albo nie wiem, jeden z nas będzie podnosił, a drugi będzie poziomował. Były komentarze też, czy mam podłogę z drewnianą tutaj. Nie, to jest piwnica, słuchajcie. Tu jest... co to jest? To jest lastrico, tak? To się nazywa, to co jest tam na tym, na podłodze. No i tutaj jest wyłożone wykładziną. Pod wykładziną jeszcze jest taka mata specjalna. Więc tutaj jest bardzo ciepło w tym pomieszczeniu. No, ale chodzi o to, że w każdym razie tutaj może stać naprawdę duży ciężar na tej podłodze, więc nie martwiłem się, że tutaj nawet jak 700 litrów ewentualnie postawię, to coś się będzie działo. Można tutaj stawiać ile się chce. Dlatego też między innymi tutaj stoi to akwarium. Tutaj się raczej nic nie powinno stać. W razie czego nie chcę krakać. No, a wracając do testów. Zobaczymy, jak to się... O, patrzcie, jeszcze zmieniają kolory. No, ale to ma... Nie wiem. Nie, ale jest dobrze. No, dalej są ok. Z tego, co widzę. Wszystko jest na zielonym. No. A, jeszcze zapomniałem dodać, że całą wodę, która tutaj, znaczy 3/4 wody, którą tutaj wpompowałem, no prawie całą, to była w baniaku 200-litrowym, który stał, tutaj stoi też obok w piwnicy i on stał, przeszło tydzień, w środku były, wrzuciłem też, wcześniej wlałem do tej wody trochę tam takie uzdatniacza, jakiego miałem tam, ale oleo odrobinę i po 2 czy 3 dniach, jak już widziałem, że chloru tam nie ma, wlałem też sporo bakterii.
Więc to około 5 dni przynajmniej z bakteriami tam stało. Wrzuciłem jeszcze kilka starych kulek, które, nie kulek glinianotorfowych, tylko biokuli do środka. O, patrzcie, może zobaczycie. Red Sherry śmiga tutaj na dole. Widać? Widać. Przenosząc ten mech i tutaj część roślin, dopiero w środku zauważyłem, że przeniosłem kilka krewetek do środka. O, jeszcze jedna jest. Patrz, jeszcze jedna. O, teraz dopiero z bliska widać, jaka szyba brudna. No. Także muszę jeszcze szybę doczyścić. No ale wiecie, no cały czas teraz pracuję. Arbeit. Non stop w robocie praktycznie, więc tylko wracam wieczorami. Przeglądam skrzynkę. Bardzo się cieszę, że oglądacie, jeśli wam się podoba. I jak będę miał tylko czas, może jutro, rano przed wyjściem do roboty czy coś, albo no nie wiem. Na pewno postaram się wam wszystkim odpisać. Trzymajcie się, cześć.